Czyżby był Mikołaj? Dzień dobry bardzo. 6 grudnia, Mikołajki, 6 vlogmas. Ja właśnie zjechałam na Stare Miasto, także idę obskoczyć mieszkania. Nie zdążyłam wam pokazać prezentu mikołajkowego, bo mam dzisiaj wcześniejszy check-in i muszę akurat polecieć na mieszkanie, odebrać paczkę z paczkomatu i pozałatwić sprawy na Starym Mieście. Ale jak wrócę, to zrobimy takie mikołajkowe otwarcie prezentów. W ogóle muszę wam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz skrobałam szyby. No, ale stwierdziłam, że dzięki jednak bardzo za skrobaczkę, tak słyszałam, że są płyny rozmrażające, to ja jednak poproszę płyn, włączę nagrzewanie i pójdzie szybciej niż to moje skrobanie i tam dygotanie na zewnątrz. Miałam tak obawy, że wyjechać, ojejku, takie oblodzone i dzisiaj przymrozek, ale nie, spoko, jechało się bardzo fajnie i w ogóle bardzo miło, bo dwa razy mnie wpuszczono na drodze, więc ja zawsze stwierdzam, że skoro ktoś mnie wpuścił, tak pozwolił mi się włączyć do ruchu, no to trzeba dobro oddać i później ja pozwalałam włączyć się kolejnym, więc generalnie milusio dzisiaj od rana. No, zobaczymy jak dalej. Oby mnie zapaszyło. Dobra, lecę pozałatwiać swoje sprawy i będziemy się widzieli. Zobaczcie, jak jarmark teraz skromnie wygląda, jak się właśnie przyjdzie tutaj z rana. Tak, pusto. Ale podobno z tego, co słyszałam, powiem wam, że są problemy z zachowaniem, kurczę, chciałam powiedzieć zachowaniem bezpieczeństwa, ale nie o bezpieczeństwo mi chodzi. To znaczy wieczorami, zwłaszcza w weekendy, podobno zdarza się tutaj sporo aktów wandalizmu. I ochrona, która jest na terenie jarmarku, ma ręce pełne roboty. W Siedzku jest klub nocny i niestety jak ktoś się bawi za mocno, a potem wychodzi z tejże imprezy, no to podobno przychodzą się co po niektórzy wyładować właśnie na jarmarku. Albo co nie, coś sobie z tego jarmarku przywłaszczyć. Także nie wszyscy czują klimat świąteczny. Albo nie w taki sposób, jak powinni. Ale tutaj pachnie choiną. Okej, ogarnęłam się na mieście, zjechałam do domu, teraz tutaj zrobiłam bałagan, bo wszystko co przywiozłam porozkładałam. I mam teraz cały stół zastawiony, teraz będę musiała to ogarnąć, ale jak jesteśmy przy mikołajkach, to pokażę wam takie drobiazgi mikołajkowe, które się u mnie pojawiły, pokażę wam fragment wczorajszych zakupów z IKEA. I zobaczymy, co ja tam jeszcze na moim magicznym stole, który czeka na uprzątnięcie, mam. Słuchajcie, wczoraj w Five Senses, jak byliśmy, dostaliśmy też mikołajkowe prezenty. Już tutaj jest mokosza, widziałam, masło do ciała i tutaj chyba był balsam do ciała. I krówka, także na takie drobiazgi przy okazji się załapaliśmy. No urocze, przyznajcie, fajnie coś ekstra zawsze dostać. Jeśli chodzi o samą IKEA, pierniczki. No, bardzo, bardzo lubię te pierniczki z IKEA. Wyszło z nami jedno opakowanie. Aczkolwiek później rozmawialiśmy sobie, że chyba w tym roku weźmiemy i zrobimy pierniczki, bo już mieliśmy swego czasu podejścia, tylko zawsze nam wychodziły takie mega, mega twarde. Ja wiem, że pierniczki mogą być twarde, ale wierzcie mi, że te były nazbyt twarde. I w końcu zaniechaliśmy naszej tradycji pierniczkowej i kupowaliśmy po prostu puchę w IKEA. Natomiast nie wiem, czy do niej w tym roku nie wrócimy. No tak mi się skojarzyło to, co tutaj widzicie, ten kawałek kota, to jest dupka bunia. No tak, tak mi kot towarzyszy. Ale słuchajcie, a propos IKEA, jeszcze coś innego chciałam wam pokazać.
Jak będziecie w IKEA, to pamiętajcie, że tam są takie kocyki. Takie zwykłe sobie polarowe koce. One są po 8 zł za sztukę. A no właśnie, bo ostatnio zawoziliśmy jedzenie do schroniska i w schronisku akurat powiedzieli, że oni teraz bardzo, ale to bardzo potrzebują kocy. Jest zima, duża część schronisk, pewnie nie wszystkie, tak? Być może są takie, które mają zapasy. Warto ewentualnie zadzwonić i zapytać, czego potrzebują u Was w schronisku lokalnie. Ale duża część na pewno kocy potrzebuje, tak? No bo one służą do wyściełania but dla psów, czelegowisk dla kotów. I takie kocyki w IKEA kosztują 8 zł i my tam kupiliśmy kilkanaście sztuk, także zawieziemy koce na pewno jeszcze do schroniska. Może akurat robicie porządki w szafach, tak, przedświąteczne, może macie koce, których nie używacie, ręczniki też są bardzo przydatne, pościele tak samo, więc może przy okazji takich świątecznych porządków coś uda Wam się odłożyć i wesprzeć, tak, lokalne schronisko. To są naprawdę rzeczy o tej porze roku na wagę złota. A teraz przyznam się Wam, jaką wtopę mikołajkową zaliczyłam. Nie dotarł mój prezent dla Pawła na mikołajki. No, utknął gdzieś po drodze, idzie i nie może trafić cały czas na właściwy adres, a zamawiałam z odpowiednim wyprzedzeniem. Wiem, że zawsze się zamawia wcześniej, był zamawiany jeszcze w listopadzie i niestety wyszło jak wyszło i nie miałam jak wybrnąć z tej sytuacji. No, nie chciałam kupować znowu czegoś kolejnego, jak za chwilę ten prezent przyjdzie. Więc słuchajcie, wzięłam się na sposób, miałam taką czerwoną kartkę papieru i napisałam tutaj list od świętego Mikołaja, który tutaj przewiązałam ładnie tasiemką. I dzisiaj rano w bucie Paweł właśnie znalazł ten list, gdzie no Mikołaj mu napisał w pierwszych wierszach, że żadnego prezentu nie będzie, bo był niegrzeczny, ale potem dostał informację, że to żarcik i że prezent będzie, ale niestety spadł mu z sań i Mikołaj musi po niego zawrócić, więc dostanie ten prezent z opóźnieniem. No, musiałam jakoś tą sytuację ratować i taki właśnie liścik Paweł znalazł. Nie wyglądał na rozczarowanego, więc nawet chyba go to rozbawiło i stwierdził, że w takim bądź razie będzie cierpliwie czekał na prezent od Mikołaja. Mój prezent od Mikołaja dotarł na czas. I muszę Wam przyznać, że tutaj Paweł o tyle mnie zaskoczył, może nie tyle oryginalnością samego prezentu, co tego, że ten chłopak mnie czasami słucha. Czasami mnie naprawdę słucha. Słuchajcie, kupił mi krem. Proszę. Jest, widać. Chanel Hydra Beauty. Byliśmy kiedyś w galerii handlowej, akurat pamiętam, byliśmy w Sephorze, gdzie ja tam chodziłam i między półkami, będę musiała sobie krem kupić, i tam przeglądałam te kremy. I on to faktycznie zarejestrował, wyobraźcie sobie, zarejestrował i Mikołaj przyszedł faktycznie z kremem. Natomiast to nie była żadna kampania świąteczna z mojej strony, nie, tam wtedy nie było żadnego podtekstu, że o Mikołaju, ja bym kremik chciała. Ja sobie ten krem po prostu planowałam sama kupić, natomiast no patrzcie, okazało się, że jednak czasem słucha, także to jest mój prezent mikołajkowy. Co jeszcze na tym moim magicznym stole, który ja mam do uprzątnięcia za chwilę i za którego się zabrać nie mogę. A drugie, słuchajcie, to jest paczka, którą ja dzisiaj wyjąłam z paczkomatu. Bo tak, dziewczyny, które nosicie Riska, to wiecie, jak te modele Risk Made in Warsaw schodzą. Jeżeli czegoś się nie kupi w pierwszym rzucie, no bo ta ilość tych sztuk też jest limitowana, to później jest ciężko coś dostać. Ja na przykład regularnie na OLX-ie sobie sprawdzam, co jest wystawiane, tak, i szukam, czy nie udałoby się jakiegoś modelu, którego nie udało mi się kupić, a który bardzo bym chciała mieć z różnych powodów, czy ktoś akurat tego nie sprzedaje. Zresztą sama jak sprzedaję ubranie, jak już po prostu mi się znoszą, albo uznam, znoszą w sensie, że się opatrzą, nie, że się zniszczą, bądź uznam, że po prostu do mnie nie pasują, no to jak są właśnie w bardzo dobrym, idealnym stanie, no to ja też wtedy na OLX-a wystawiam. I wystawiam właśnie też moje rzeczy z Riska. Swego czasu sprzedawałam wszystkie koszule jolki, które miałam, bo ja miałam kilka jolek w różnych kolorach. Natomiast później jakoś przestałam po prostu nosić koszulę, lepiej się czułam w gładkich bluzkach, wszystkie jolki poszły na sprzedaż i sprzedawałam właśnie na OLX-ie. No i siłą rzeczy sama też tam czasem zaglądam i sprawdzam, co inni sprzedają. I odebrałam dzisiaj z paczkomatu właśnie pakę, w ogóle jak ładnie zapakowana. Taka OLX-owa paczka, a mimo wszystko gdzieś zadbano o estetykę tego opakowania. Uwaga, nie będzie widać w całości. To jest Prima Ballerina, model spódniczki, który u mnie już nieraz widzieliście, tylko w kolorze granatowym. Stan idealny. Nic się z nią nie działo, korespondowałyśmy wcześniej z osobą, która ją sprzedawała.
Ja na ten kolor polowałam, nie udało mi się go dostać w pierwszym rzucie. No i znalazłam właśnie na OLX-ie. Pozwólcie, że ja jej teraz nie będę mierzyła, tutaj przy jakiejś okazji wam ją pokażę, jak wygląda ten kolor dokładnie tak też na mnie, ale jak się zacznę teraz jeszcze przebierać w ciuchy, to po prostu tego wszystkiego tutaj nie ogarnę, a muszę się zająć tym bałaganem, który tutaj zrobiłam. Natomiast tak jak mówię, granatowy kolor, model Prima Ballerina, no dziewczyny riskowe pewnie kojarzycie. Ja jestem w ogóle wierną fanką Primy i uwielbiam akurat ten fason spódnicy. A słuchajcie, weszłam jeszcze dzisiaj do H&M Home, weszłam po rajstopy. Rajstop nie kupiłam, weszłam w ogóle z tak wielką torbą, że już sobie machnęłam ręką na te rajstopy, mówię, podejdę jutro na spokojnie, bo na H&M Home była wyprzedaż. Bardzo wiele artykułów i przecenionych faktycznie 50-70%, bo wiem, że taka cena regularna wcześniej była, no bo ja te artykuły akurat śledziłam, bo one mi się podobały. I tak jak się śmialiśmy, że na czarny piątek mieliśmy tutaj 20% wyprzedaży, no to tym razem tak dzisiaj H&M naprawdę strzelił ładną wyprzedaż 50-70. I jak po prostu tam wpadłam, to przepadłam, chociaż oczywiście nic nie potrzebowałam. Natomiast kupiłam takie malutkie pojemniczki, one kosztowały wcześniej 39,90 i faktycznie tak kosztowały. Takie szare, one będą do łazienki na nowe mieszkanie, ja już to mam zaplanowane. Natomiast wiecie, 40 zł za taki malutki pojemnik, to mi było wcześniej trochę szkoda. Mówię, no nie, dużo trochę. No, ale jak już są za 15,99, no dobra. Tak samo duża świeca zapachowa, o, chyba tak będzie widać, bo tu mi widzę wyostrza. Bawełna kosztowała wcześniej 60 zł, a teraz 30. No świece w sezonie zimowym idą na bieżąco, więc wzięłam. Pachnie cudownie. Jakbyście się zastanawiali jeszcze, co to za hałasy w tle, to tam pranie z suszeniem jeszcze idzie, bo tak jak mówię, tutaj się dzisiaj dzieje. I wazonik. Wcześniej też chyba 40 czy 30? 30. 30 zł kosztowała, teraz był na 15,99 przeceniony. Też pod nowe mieszkanie. Ja już nic nie kupuję, co by tutaj później miało, znaczy miało stanąć tutaj, a później nie pasować na kolejne i żeby nam się nacieszyła tym przez chwilę. To nie. Wszystko, jeśli chodzi o kolorystykę, jest też już z myślą o nowym mieszkaniu. I słuchajcie, ostatnia rzecz, którą wyniosłam z H&M-u, o ironio, to jest pościel. W ogóle to jest lniana pościel, 100% lnu, zaraz wam pokażę. Ta pościel kosztowała 400 zł. I tak ona tyle faktycznie kosztowała, bo z pościelami to ja jestem teraz na bieżąco z racji tych pytań, które się tutaj pojawiały ostatnio o pościele, tak, bo w ten biznes najprawdopodobniej za niedługo wejdę, na razie cały proces, no generalnie jesteśmy w produkcji, o tak powiem, więc tak, ona kosztowała 400, a przeceniono ją, słuchajcie, na 129 zł. No duża pościel podwójna, 2x2, podłuchy 50x60, czysty len, teraz nie mam wam jak tu tego pokazać, bo jeszcze mam na belce, w takim fajnym, piaskowym kolorze, no to wzięłam pościel. Bo jeśli chodzi o te pościele i właśnie o ten biznes pościelowy, więc tak, wszystko jest w trakcie, wasze odpowiedzi też będą wykorzystane. Natomiast okazało się, że proces, bo on będzie miał tą pościel nadrukowywaną, my, czyli ja i Monika, bo z Moniką, którą pewnie kiedyś w którymś filmie tutaj poznacie, współpracujemy w tym temacie. I pościel będzie nadrukowywana. My mamy pomysł na pierwszy wzór, zobaczymy jak to będzie później, myślimy też o gładkich, no generalnie pomysłów oczywiście jest wiele, ale w tym takim pierwszym etapie wyszłyśmy z nadrukiem. Sporo czasu zajęło ustalenia, nie, może najpierw znalezienie drukarni, która tak wielkoformatowo robi nadruki na tkaninach, no bo to jest szeroka bela. Później ustalenia z drukarnią, praca nad tym wzorem. No i teraz okazuje się, że miesiąc czasu jeszcze drukarnia sobie daje na nadruk. Oczywiście to jest termin maksymalny, no ale ten termin trzeba uwzględnić. Później jeszcze odszycie tego wszystkiego, a idą najpierw takie sample próbne, więc trochę to będzie trwało. Stwierdziłam, zanim my to pościel będziemy miały, to ja sobie w międzyczasie ten jeden komplet też mogę kupić pościeli, nigdy za wiele, a potraktujmy to trochę jako badanie rynku. Zobaczę, jak się zachowuje ta pościel, bo ja akurat setki lnu nigdy nie miałam. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało po praniu i jak to się będzie prasowało później przede wszystkim. No chyba, że do magla będę oddawała. Zobaczymy jeszcze. No, więc wyniosłam jeszcze z H&M-u pościel. No dobra, tak mikołajkowo, zakupowo nam się tutaj zrobiło. Ja idę sobie ogarnąć ten cały bałagan, który stworzyłam. Będę chciała skręcić krzesło, bo się wahałam, czy te krzesła w końcu zostają, czy te krzesła oddajemy. Ale rozmowa, nie wiem, czy Marta ogląda jeszcze filmy na YouTubie z Martą, trochę mi pozwoliła ostudzić emocje i tak na chłodno na te krzesła spojrzeć i zostaną ze mną. No mam nadzieję, że będę zadowolona. Jak je poskładam, to postaram się jeszcze też w dzisiejszym vlogu wam je pokazać. A jeszcze jedno kupiłam, czekajcie.
Nie wiem, czy Wam się to rzuciło na w którymś z vlogów w oczy, ale mój stół jest zabezpieczony ceratą cały czas. Mam taką przeźroczystą ceratą na tym stole, no bo drewno nie jest w żaden sposób zabezpieczone. No i przede wszystkim nie mieliśmy podkładek. Nie mieliśmy podkładek, bo nie używaliśmy, a bałam się tak zostawić tak czyste drewno, że a tu zaraz jakieś wino się rozleje albo coś spadnie z talerza i będziemy mieli ten stół zniszczony. Więc jeszcze podkładki sobie kupiłam na stół. Szukałam podkładek jakichś w takim neutralnym kolorze, żeby tu nie miało nie wiadomo jakich napisów, kolorów, żeby nic tutaj nie biegało, nic się na tym nie działo. No i udało mi się jeszcze dzisiaj dostać podkładki w Home & You. Klasyczny, czarny. Mam tylko nadzieję, że nie będzie problemu ze ścieraniem ewentualnego brudu, bo szukałam takich, żeby miały taką po prostu jednolitą strukturę, a tu niestety coś się dzieje, więc mam nadzieję, że nie będę żałowała. No ale spróbujemy. Podoba mi się, że są czarne i nic większego na nich nie ma, tak? Bo ja lubię takie bardzo, bardzo proste rzeczy, proste wzory. Dobra, teraz już chyba faktycznie wszystko na ten moment. Słuchajcie, skręciłam jedno krzesło, to Wam pokażę. To jest model Odger. One są o tyle ciekawe. Dobra, może najpierw Wam pokażę krzesło, a zaraz trochę więcej o nim opowiem. To jest takie proste krzesło z takim odkształconym, tak? Wyprofilowanym siedziskiem i plecami. Ono jest w kolorze właśnie granatu, jeansu, no generalnie odcienie niebieskiego. Nam to akurat będzie pasowało. Ale do czego zmierzam, słuchajcie, to jest krzesło w 30% wykonane z drewna, a 55% też składu to są materiały pozyskane z recyklingu, więc krzesło jest z kategorii eko. Fajnie akurat, że tak wyszło, że taki model nam się spodobał i udaje się wspierać kolejny raz ponowne przetwarzanie materiałów, bo to tak jak stół, jak Wam opowiadałam o stole, tak, że stół też jest pozyskane, znaczy drewno, które jest blatem od tego stołu, jest pozyskane z indonezyjskich łodzi. No i fajnie, że jeśli chodzi o krzesła, akurat też udało nam się wejść w ten trend eko, trochę nieświadomie, bo nie będę ukrywać, że najpierw ocenialiśmy te krzesła czysto wizualnie, tak? No i okej, spodobały się. To IKEA zawsze ekonomicznie pakuje swoje produkty, tak? Te krzesła są zapakowane, ale pokażę Wam zaraz motyw ich składania, bo to jest po prostu coś niesamowitego. To są krzesła na kliki, tak można je nazwać. Każdy jest w stanie je złożyć. Nawet jak ktoś nie znosi składania mebli z IKEA, to słuchajcie, jest bajka. Zaraz zobaczycie dlaczego. Zobaczcie, dwie części, nóżki, to jest dość ciężkie. Się po prostu wkłada, słuchajcie, na klik, tu musi zaskoczyć. O, podłogę trzeba podkurzać. Jeszcze jestem przed dzisiejszym odkurzaniem, ale generalnie na klik ja to sobie zaraz poprawię i buch, krzesło zrobione. Potem tylko takie dwa motywy, taka wajcha po prostu dociskająca i zaraz z drugiej strony krzesło gotowe. No i słuchajcie, wszystkie poskładane. Trzymam ustawione z tamtej strony. Tutaj na razie stoi jedno, bo brakuje mi właśnie tych dwóch, o których wczoraj rozmawialiśmy. Fajnie, podoba mi się efekt. Teraz pewnie nie widać znowu dobrze koloru, no z racji... Ojejku, teraz kartony tu porozkładane. Z racji tego, że jesteśmy już w sztucznym świetle, ale ładne. Kurczę, podobało mi się. Miałam takie mieszane uczucia. Chodzę za Wam w koło i oglądam. Nie byłam przekonana. Ale teraz mi się podobają i idealnie akurat trzy mi się zmieściły z tamtej strony. Trzy wejdą z tej, wsunięte właśnie pod blat. Wreszcie będziemy mogli gości przy stole przyjąć. Wszyscy się pomieszczą. No dobra, koniec tematu krzesłowego. Zobaczcie, jeśli chodzi o stan zdrowia misi. Misia? Miniu? Chyba wrócił jej apetyt. Misiu? Miśku? Ojejku, nie będziemy dręczyć kotów, damy kotom jeść, ale chyba z Tobą jest troszkę lepiej, co? No, Kaśka się tak cieszy, że z Tobą lepiej, że pewnie, że Ci da jeść, no pewnie, że Ci da jeść, bylebyś jadła też proto, Ty moja, żebyś nam tutaj przytyła troszkę, chudzielcu Ty mój. Za to, o proszę, dwa pozostałe baleroniki. Tutaj to jest masa. Jemy? Będziemy jedli? Ojej, jej, chodź. Dobra, słuchajcie, godzina 18, zapanowałam nad wszystkim, ogarnięte, stół wreszcie uprzątnięty ze wszystkiego, co tutaj w trakcie dnia zdążyłam nas znosić, zaparzyłam sobie herbatę w międzyczasie i jest chwila, żeby sobie teraz odpocząć. Zobaczcie, co nawet tutaj przygotowałam dzisiaj.
zaczęłam tworzyć kącik z prezentami. Zapakowałam, poskładałam te prezenty, które mam na ten moment przygotowane. Ej, tak się teraz już na spokojnie kręcę po domu. Buniaczek się chilluje, ale buniaczek to się całe życie chilluje. Buniu, czy ty jesteś Bunio? No, idzie Majusia, czyli jesteśmy w domu. Słuchajcie, każdy kot u mnie jest totalnie inny. Buniu to jest w ogóle masa, bo Buniu waży ponad 6 kilo. Jest niestety gruby. Jest po prostu gruby i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Ja pamiętam, jak kiedyś pojechałam z nim do weterynarza i pokazałam, że jemu tak brzuszek, taki skóra po prostu lata między łapkami. Myślałam, Boże, jakaś przepuklina, coś mu się tam dzieje. No co lekarz na mnie popatrzy i mówi, proszę panią, on jest po prostu gruby. Więc to niestety Buniu jest gruby i próby odchudzenia go jakoś na razie nie skutkują, ale jest największym z moich kotów i jednocześnie najbardziej strachliwym. Buniu boi się wszystkich. Jak ktoś wchodzi do domu, to po prostu nie ma kota. Jak coś upadnie na podłogę, jest jakiś stuk, to buniaczek od razu już łapki ugięte, przyczajony, co się dzieje i ucieka. Natomiast powiem wam, że o dziwo, Buniu jako jedyny z moich kotów nie boi się odkurzacza. Boi się wszystkiego i wszystkich poza odkurzaczem. Ja mogę koło niego przejechać nawet i on zupełnie nie zareaguje. Majusia wręcz przeciwnie. Maja za to jest taka charakterna kotka. Ona przyjdzie wtedy, kiedy ma ochotę. Jak będzie miała ochotę, to pacnie, jeżeli towarzystwo nie odpowiada. Ona się najmniej, pamiętam, przejęła tym, jak dokoptowałam tutaj do stada misie. Bo Buniu bardzo ciężko to zniósł. Kiedyś wam o tym opowiadałam. Prawie rok czasu trwało. O, teraz się Maja zaczęła myć. Rany boskie, wyprowadzę ją z kadru. To taka intymna czynność. Buniu bardzo przeżył to, jak misia się tutaj pojawiła i prawie rok walczyliśmy. Opowiadałam o tym kiedyś. Natomiast Majusia absolutnie. Jeżeli ta misia na nią syczała, to ona po prostu odwróciła się i poszła sobie dalej. Także ma dziewczyna charakter. I gdzie jest nasza Michelina? No i jest nasza misia. Pchełka nasza. Szprota. Chudzielcu ty, najstarsza i najmniejsza. Zwana też przez weterynarza szaszłyczkiem, nie? Lepiej dzisiaj troszkę, nie? Wsuwasz jedzenie, aż miło patrzeć. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten mikołajkowy 6 grudnia upłynął wam przyjemnie. Przed nami jeszcze wieczór, także miłego wieczoru wszystkim i widzimy się w kolejnym vlogu.